Starsza pani podbija świat. Time for review. Time for review. Od części 50 do części 59. From part 50 to part 59. From part 50 to part 59. Gorące brawa dla wszystkich, którzy dotrwali aż do tej pory, szczególnie, że jesteśmy teraz gotowi na powrót do słownictwa z naszych przygód 50. Nauczyliśmy się wtedy sporo, ale musieliśmy to zostawić w lodówce i teraz możemy wyjąć to słownictwo z lodówki, bo już jesteśmy na tyle zaawansowani, że będziemy je potrzebować. No i oczywiście gorąco zachęcam, żeby sobie tą lekcję powtórkową dobrze przerobić, a jeśli są jakieś pytania, to wrócić do tych lekcji 50. Jak powiemy sygnały ręczne? Hand signals. Hand signals. Niesamowite. Amazing. Amazing. Lewo, prawo. Left, left, right, right. Patrz w prawo. Look right. Look right. Skręcić, skręcać. To turn, to turn. Zatrzymaj się. Stop, stop. A to ciekawe. Interesting, interesting. Ruszać się, ruszyć się. To move, to move. Słówko, które używamy do wyrażeń, że coś jest przed nami. Ahead. Ahead. Tędy proszę. This way, please. This way, please. Patrz w lewo. Look left. Look left. Silnik. An engine. An engine. Zacząć, rozpocząć. To start, to start. Wolny, powolny. Slow, slow. A jak powiemy zwolnić? To slow down, to slow down. Jak powiemy po jakiejś katastrofie, że już można wyjść z ukrycia? All clear. All clear. Jak powiemy, że można odlatywać, można wyruszać, odjeżdżać? All clear. All clear. Czy włączasz silnik? Are you starting the engine? Are you starting the engine? Ruszaj się do przodu. Move ahead. Move ahead. A jak powiemy rybce w akwarium, zostań. Stay.
stay. A jak powiemy iść do domu? To go home. To go home. Pamiętamy, że to też oznacza iść do pana, czyli umrzeć. I często tak będą mówić o kimś, kto umarł. Iść za. Podążać za. To follow. To follow. Mówić, przemawiać. To speak. To speak. Trzymać. To hold. To hold. A jak powiemy narta, narty, narciarz? Eski, eski, skis, skis, eskier, eskier, łódka, łódź, a boat, a boat, prędkość, pędzić, przyspieszyć. Speed, to speed, to speed up. Uwaga na stopień, uwaga pod nogi, patrz jak chodzisz. Watch your step. Watch your step. Niebezpieczeństwo. Danger. Danger. Wracaj. Go back. Go back. Nurkować, nurek. To dive, to dive. A diver, a diver. Przystań, molo. A dock, a dock. Narty wodne. Water skis. Water skis. A jak powiemy narciarz wodny? Water skier. Water skier. Musisz, potrzebujesz zwolnić. You need to slow down. You need to slow down. A co powie duch lotniska, pokazując starszemu panu, w którą stronę iść? This way. This way. A jak wścibska sąsiadka sobie już pójdzie, to jak starsza pani powie rodzinie, że już można wyjść z ukrycia? All clear, all clear. Wracamy do Polski. We are going back to Poland. We are going back to Poland. Trzymajcie się za ręce. Hold hands. Hold hands. Ponieważ. Because. Because. Sygnały ręczne dla nurków.
Hand signals for divers. Hand signals for divers. Niesamowite. Amazing. Amazing. Można wyruszać. All clear. All clear. Zwolnijcie. Slow down. Slow down. Guziczek przerwy i nazywamy wygibasy pana na lotnisku. Teraz, kiedy już wiemy, o co chodzi, to będzie ciekawiej wyglądać przez okno, szczególnie jeśli czekamy i czekamy na nasz samolot. No to guziczek przerwy. I zaczynamy od góry, od lewej, dwa razy. Start the engines. Start the engines. Move ahead. Move ahead. All clear. All clear. This way. This way. Turn left. Turn left. Turn right. Turn right. Slow down. Slow down. Stop. Stop. Guziczek przerwy i rozkazujemy psu po angielsku. I przeczytajmy sobie wszystko, zaczynając od góry, od lewej. Sit. Sit. Stay. Stay. Down. Down. Follow. Follow. Go home. Go home. Speak. Speak. Guziczek przerwy i znaki dla narciarzy wodnych. I czytamy od lewej, od góry. Speed up. Speed up. Turn left. Turn left. Slow down. Slow down. Speed okay. Speed okay. Turn right. Turn right. Stop. Stop. Guziczek przerwy i przypominamy sobie te znaki. Skier OK. Skier OK. Back to dock. Back to dock. Skier down, watch. Skier down, watch. A przeczytajmy sobie jeszcze tytuł dwa razy. Hand signals for skiers. Hand signals for skiers. A jak powiemy gratulacje? Congratulations. Congratulations. Następnym razem znowu spotkamy się w samolocie. Ale bardzo gorąco zachęcam, żeby sobie dobrze przerobić wszystkie lekcje powtórkowe. Jeżeli mamy jakiś kłopot z lekcją powtórkową, to wracamy do poszczególnych lekcji, które są włączone w tą lekcję powtórkową. Nie przechodźmy dalej, jeśli mamy dalej problemy ze słownictwem i gramatyką. Od następnej przygody będę zakładać, że znamy już całe słownictwo i całą gramatykę, którą do tej pory przerobiliśmy.